kliknięciu w link pojawi się jakieś tam okno, może będzie taka strzałka do dołu oznaczająca download. Na pewno jest opcja, żeby pobrać. I ruszyło, tak? Ruszyło. No to Bóg zapłać na razie. Trzeci pożar zgaszony. Powiem, proszę pana, że nie ma to jak dobra kawa z rana. Dzisiaj się zerwaliśmy ciut świt, zgasiliśmy 3 pożary. Możemy się zająć robotą dalej. Dzisiaj będziemy czarować, ale zanim zaczniemy czarować, to musimy przygotować do czarów naszą skodziankę. O, chyba na czerwonym to się nie jedzie, wiem. Alo, alo, jak tam? Tak, i udało się pobrać i zainstalowało się i wszystko od razu na surfada. Proszę. Tak, już działa. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Nie chcieli mnie na polibudę, wzięli mnie na uniwerek. Miałem być elektrykiem, zostałem geodetą. Spróbujemy dzisiaj wyczarować sobie statykę naszym Siriusem. Z tym, że to jest troszeczkę inna wersja niż ta, o której zawsze używaliśmy, ponieważ jest to Sirius wersji Pro, czyli na pokładzie mamy tutaj płytę Trimble BD990. Spróbuję wam przybliżyć, jak dokładnie zabrać się do statyki. Spróbujemy w zasadzie to może odczarować trochę to. Pokażę wam, że jest to bardzo proste do wykonania. Nagramy sobie szczegółową instrukcję, krok po kroku. Nie chce mi się dzisiaj używać statywu ani spodarki, mam leniwy dzień. Dlatego użyję sobie takiego uchwytu magnetycznego. I odbiornik, który będzie wykonywał statykę, musi stać oczywiście nad punktem, którego współrzędnych poszukujemy. Najlepiej użyć sobie do tego celu normalnie spodarki z pionem, statywu oczywiście, a my wykorzystamy... Aby sprzęt lepiej działał, wypadałoby go włączyć. To była ta najbardziej skomplikowana czynność dzisiaj. Po paru sekundach od włączenia odbiornika zaczęła tutaj migać zielona lampka. To znaczy, że odbiera on już sygnały satelitarne i możemy przystąpić do jego konfiguracji. Aby przełączyć odbiornik w tryb statyczny, możemy wykorzystać do tego celu albo kontroler, który mamy, albo laptop, jeżeli mamy ze sobą w terenie dowolny tablet. Ja oczywiście do tego celu użyję po prostu swojego telefonu. Połączę się z odbiornikiem przez Wi-Fi, skonfiguruję parametry statyki i rozpoczniemy wtedy pomiar. Rejestrację surowych obserwacji. W swoim telefonie uruchamiam połączenie Wi-Fi i zaglądam do ustawień. Zobaczcie, tutaj na liście pojawił mi się numer seryjny odbiornika. Klikam w niego, aby się z nim połączyć. Telefon nawiązuje połączenie z odbiornikiem. Jeżeli pojawi się taki monit o niedostępności internetu, musicie wybrać utrzymanie połączenia Wi-Fi. Następnie uruchamiam dowolną przeglądarkę internetową. W moim przypadku jest to dzisiaj Chrome. I w pasku adresowym należy wpisać adres 192.168.10.1. Pojawia nam się platforma web server. Należy wpisać hasło, dzięki któremu będziemy mogli się zalogować. Standardowe hasło jest to password, po angielsku słowo password. I mamy już teraz dostęp do wszystkich ustawień odbiornika. Od czego zaczynamy? Po pierwsze, musimy go w ogóle przełączyć w tryb statyki. W tym celu rozwijam menu, idę do okna Working Mode, czyli tryb pracy i wybieram tutaj tryb static. Poniżej mogę zdefiniować, jaki to ma być numer punktu. W moim przypadku jest to numer 1683, niech będzie. Tutaj, jeżeli odbiornik stoi na statywie, to dobrze byłoby wpisać od razu wysokość między spodem odbiornika a punktem, którego szukacie. Pod spodem możemy też ustawić sobie maksymalny PIDOP, jaki akceptujemy. I następnie należy wybrać interwał. O co chodzi z interwałem? Jest to tak naprawdę częstotliwość, jak gęsto będą zapisywane surowe obserwacje.
Na przykład, jeżeli wybiorę 5 Hz, oznacza to, że będzie to 5 razy w ciągu sekundy. Natomiast na nasze potrzeby 1 Hz jest jak najbardziej wystarczający. I teraz jeszcze w kolejnej opcji poniżej, tutaj najlepiej sobie wybrać Yes, co oznacza, że od tej pory po włączeniu odbiornika automatycznie będą rejestrowane surowe obserwacje. Nie będę musiał dokonywać ponownej konfiguracji. Sprawdźmy sobie jeszcze kilka rzeczy. Przejdźmy do zakładki Device Configuration. Tutaj można sobie ustawić swoją strefę czasową. Ważne jest jeszcze, aby zapis wybrać albo na karcie pamięci, to jest SD card, jeżeli mamy taką kartę umieszczoną w odbiorniku, albo może być to wewnętrzna pamięć odbiornika. My dzisiaj zostawiamy wewnętrzną pamięć. I jeszcze jedna rzecz. Surowe obserwacje przy tym modelu mogą być zapisywane bezpośrednio do formatu Rhinex. Jest to format najbardziej popularny później do liczenia statyki. I tak, możemy wybrać albo format 3.0, 3.02 w naszym przypadku, albo 2.11. Jeżeli surowe obserwacje będziecie wysyłali do serwisu PostGeo, wybierzcie wtedy koniecznie 2.11, ponieważ wersja 3 nie jest obsługiwana. Natomiast jeżeli sami będziemy później liczyć statykę, wówczas możemy jak najbardziej wybrać format Rhinex 3. Wysłaliśmy wszystkie te ustawienia do odbiornika. Chwilowo telefon nie będzie mi potrzebny. I teraz zobaczcie, nawet jeśli odbiornik wyłączę i ponownie go uruchomię, to automatycznie użyje on tych wszystkich ustawień, które wcześniej zdefiniowałem. Automatycznie uruchomi się w trybie statyki i rozpocznie rejestrację surowych obserwacji. Czyli teraz na dobrą sprawę nic już nie muszę robić, wystarczy włączyć odbiornik. Odbiornik wydał odpowiednio komendę głosową, poinformował mnie, że jest w trybie statycznym. Czekam jeszcze na sygnały satelitarne i za chwilę nastąpi rejestracja surowych obserwacji. Teraz nie pozostało nam nic innego, jak dokończyć naszą kawę i poczekać na zebranie obserwacji w odbiorniku. W zależności od tego, jakiej dokładności dla punktu oczekujecie, należy dobrać odpowiedni czas wykonywania tej statyki. Generalnie, czym więcej mamy obserwacji, czym dłuższy będzie nasz pomiar, tym możemy liczyć na lepsze dokładności. Minęło około 30 minut. Myślę, że wystarczy. Wyłączamy odbiornik i zajmiemy się przenoszeniem danych do komputera. Kolejny krok to przeniesienie danych do komputera. W tym celu oczywiście należy uruchomić odbiornik. Dane przegramy sobie również bezprzewodowo. W swoim laptopie wchodzę w listę urządzeń Wi-Fi. Zobaczcie, mamy tutaj znowu ten sam model odbiornika. Łączę się z nim. Tu znowu wybieram dowolną przeglądarkę internetową i znowu wpisuję adres 192.168.10.1. Loguję się do platformy web server. I aby dobrać się do obserwacji, przechodzę do zakładki Download. I w zakładce Download mamy podzakładkę Raw Data, czyli surowe obserwacje. I teraz tutaj macie listę wszystkich plików, jakie są w pamięci odbiornika. Nam chodzi dokładnie o ten plik. Widzimy, że po około 30 minutach ma on niecałe 5 MB i tutaj po prostu możemy pobrać plik, który nas interesuje. Ale przed pobraniem jest też możliwość zrobienia jeszcze konwersji. Mogę kliknąć Convert i tu też można sobie jeszcze wybrać ponownie, który format nas interesuje. Ja znowu wybrałem Rhinex 3, zaznaczam Download, klikam Convert.
Następuje konwersja pliku. Ten proces zajmie parę chwil. Czekamy, aż pasek postępu dojdzie do końca. Za chwilę proces zostanie ukończony. I zobaczcie, pojawiło mi się automatyczne okno, które pozwala mi na zapis tego pliku. Jest on spakowany w formacie zip. Mogę tutaj wybrać sobie dowolną lokalizację. Ja wezmę sobie pulpit. Zapisz. I plik został automatycznie pobrany z odbiornika bezprzewodowo przez Wi-Fi. Jest to plik spakowany zipem, tak jak wcześniej mówiłem. Plik obserwacyjny to jest ten właśnie. I teraz zaczynają się kolejny ciekawy temat. Bo to jest właśnie gotowy plik Rhinex z surowymi obserwacjami. Także jak widzieliście, nie było to bardzo trudne. I następnie, aby uzyskać gotowe współrzędne, taki plik należy albo wysłać do serwisu PostGeo, czyli jest to taki serwis, który automatycznie policzy Wam i otrzymacie gotowe współrzędne. Albo jeżeli operujecie sami jakimś programem do statyki, możecie na podstawie tych surowych obserwacji samemu policzyć statykę. Ale ogólnie temat już liczenia statyki jest to zupełnie inna bajka na kolejny odcinek. A w tym odcinku to już wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć!